Nasi żołnierze wyruszyli do Welenie bronić firmę w Oranie przed żeńskim oddziałem najeźdźców śmierci. Bitwa była ostra, bo użyliśmy dynamitu i snajperki, by go unieszkodliwić i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Welenie i był zadowolony z tej akcji. W bazie najeźdźców śmierci szef Ryszard był zły na tych żołnierek i skazał go na 14 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Titogradu przejąć bank centralny. W bazie o 16:30 dostaliśmy sygnał, że prezydencki oddział śmierci w składzie lidera Siergieja, Giovanniego, Pablo, Franka chcą zaatakować ratusz w Trevisie na wtorek. We wtorek teleportowaliśmy do Trevisy bronić ratusz przed prezydenckimi oddziałami śmierci. Bitwa była ciekawa, bo użyliśmy ataku krowy i bazooki, by go zlikwidować i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Trevisie i był zadowolony z tej akcji. W bazie prezydenckiego oddziału śmierci szef Aleksander był zdenerwowany na tych żołnierzy i skazał go na 7 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Leeuwarden przejąć krzywą wieżę oddechowe. W bazie o 16 dostaliśmy sygnał, że paramilitarne najeźdźcy śmierci w składzie lidera Waldemara, Rafała, Josep, Mikołaja chcą przejąć resztki rzymskiego teatru w Kartagenie na czwartek. W czwartek teleportowaliśmy do Kartageny bronić pozostałość rzymskiego teatru przed paramilitarnych najeźdźców śmierci. Bitwa była ostra, bo użyliśmy ataku krowy i działka strażniczego, by go wykończyć i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Kartagenie w Murcji i był zadowolony z tej akcji. W bazie paramilitarnych najeźdźców śmierci szef Gabriel był zły na tych żołnierzy i skazał go na 15 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do miasta Tournai przejąć Notre Dame Tournai. W bazie o 15:45 dostaliśmy sygnał, że naukowcy śmierci Williama w składzie lidera Dragana, Ivo, Slobodana, Ryszarda chcą zaatkować biurowiec Wiesnik w Zagrzebiu na niedzielę, a więc ruszajmy na misję, żołnierze. Teleportyzer, godzina 8:55, niedziela. Jesteście gotowi na misję w Zagrzebie w Chorwatii? Tak, szefie robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Zagrzeb, Wiesnik. Zagrzeb, Wiesnik, godzina 9. Jesteśmy w Zagrzebiu i tam widzimy Wiesnik, który został zbudowany 13 lat temu i ma 67 metrów wysokości. Racja, ten budynek ważnym organem prasowym dla tej republiki zależnej od większego państwa. Jeśli ten budynek padnie, to będziemy mieli nieźle przechlapane. Kapitanie Henryku, wrogowie na 6. Pora bronić ten budynek przed okupacją. Buhahahahaha, dobre jutro kapitanie Henryku i oddajcie ten budynek w nasze ręce, bo inaczej zniszczymy ten budynek razem z pracownikami. Nie tak prędko, żołnierze Williama, czy jesteś pewien, że chcecie przejąć ten budynek i oddać go dla szefa Williama? Tak, bo ten rząd jugosławijski chwalą przywódcę tej republiki, ale zgodzę się, że chcemy przejąć dla szefa Williama, których chcemy wychwalić każdą akcję z udziałem tego szefa i co, walczymy. No dobrze, a więc walczymy. I'm not afraid to die.
Ave William. No i drani mamy z głowy i obronuliśmy wieznik przed nieszczęściem, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11. Misja obronienia biurowca wieznika w Zagrzebiu zostało ukończone. No wreszcie, czy możecie opowiedzieć o misji w Zagrzebiu w Chorwacji i w składzie Jugosławii? To było tak, że wrogowie z naukowców śmierci Williama chcieli dokonać przejęcia biurowca w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając dynamitu i snajperki w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję za obronienie biurowca w Zagrzebiu, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak szefie robaczywku. Baza naukowców śmierci Williama, godzina 14. No i pięknie. Nie podbiliśmy tego biurowca i szef mnie zabije. No i jak, moi żołnierze, przejęliście biurowiec wieznik do naszych celów propagandowych? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, bo znali nasze plany przeciwko nam używając ostrej amunicji przeciwko nam i jest nam przykro, że nie przejęliśmy tego biurowca. Kurwa mać. Dlaczego nie przejęliście tego biurowca wieznik, który ma być w celach propagandowych, a wy to przepierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na 18 lat więzienia, a teraz nie wracać. No trudno, idziemy do pierdla jak szef William kazał. No i drani mamy z głowy, a wy reszta ogarnijcie się i ruszajcie do miasta Symferopol przejąć Neapol Scytyjski, a teraz wykonać rozkaz szefie Williamie. Baza dowodzenia, godzina 17.20. Sygnał z Makedonii i panowie. Już nadchodzę. Witajcie, dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr grozy w składzie lidera Dariusza, Grigoria, Rustama, Iremeusza chcą zaatakować wieżę zegarową w Gostiwarze na wtorek. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do przejęcia wieży zegarowej, zanim padnie ofiarą okupacji. Czy to jest jasne? Tak szefie robaczywku. Teleportyzer, godzina 9.20, wtorek. Jesteście gotowi na misję w Gostiwarze w Makedonii? Tak szefie robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Gostiwar, Makedonia, wieża zegarowa. Gostiwar, wieża zegarowa, godzina 9.26. Witajcie w Gostiwarze i tam widzimy wieżę zegarową, której mamy bronić przed wschodnim wiatrem grozy. Tak, ta wieża powstał jakieś kilkanaście lat temu, a teraz mamy bronić przed wrogami. Kapitanie Henryku, wrogowie na 12. Pora bronić tą wieżę przed wrogami. Buchahahehe, oddajcie wieżę zegarową w nasze ręce, bo inaczej zniszczymy nas. Stać wrogowie jedne, nie pozwolimy, żebyście przejęli tą wieżę w celu dokonania separatyzmu od miasta, a więc walczcie, bo inaczej zniszczymy was. No dobrze, a więc walczymy.
Abe Gabriel. No i drani mamy z głowy i dziękujemy też ludziom, że oglądaliście naszą walkę, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:35. Misja obronienia wieży zegarowej w Gostiwarze zostało ukończone. No wreszcie, czy możecie opowiedzieć o misji w Gostiwarze w Makedonii i w składzie Jugosławii? To było tak, że wrogowie z wschodniego wiatru grozy chcieli dokonać przejęcia wieży w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając dynamitu i ataku krowy w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję za obronienie wieży w Gostiwarze, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak szefie robaczywku. Baza wschodniego wiatru grozy, godzina 14:50. No i kurwa pięknie, nie przejęliśmy wieżę zegarową i teraz mamy przechlapane. No i jak moi żołnierze, przejęliście tą wieżę jak my chcieliśmy? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który użyli ostrej amunicji przeciwko nam i jest teraz na przykro, że nie przejęliśmy tego budynku. Kurwa, że co? Dlaczego nie przejęliście tej wieży, który jestem winien nieudanego przejęcia dużej wieży w Republice Derdunistanu w 1978 roku, a wy to zjebaliście? Za karę zostaniecie skazani na 15 lat więzienia, a teraz nie wracać. No to idziemy do pierdla i chuj ci w dupę. Słyszałem, a wy reszta ruszajcie do miasta Mirosławiec przejąć kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czy to jest jasne? Tak szefie Gabrielu. Baza dowodzenia, godzina 17. Sygnał z Bułgarii i panowie. Już idę. Witajcie, dostaliśmy sygnał, że szatański oddech opętania w składzie lidera Ferde Szatana, Mefisto Stefana, Gargulmiana, Ardiano Diabeł chcą zaatakować cerkiew w Drobiczu na piątek. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do przejęcia cerkwi zanim dojdzie do nieszczęścia. Czy to jest jasne? Tak szefie robaczywku. Teleportyzer, godzina 8:20, piątek. Jesteście gotowi na misję w Drobiczu w Bułgarii? Tak szefie robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Drobicz, cerkiew, Bułgaria. Drobicz, cerkiew, godzina 8:26. Witajcie w Drobiczu i tam widzimy cerkiew, który mamy bronić przed satanistami. Racja, ci ludzie nie znają litości dla wszelkich form religii dla mieszkańców wszystkich republik, a teraz czekamy na wrogów. Kapitanie Henryku, wrogowie na czwartej. Pora bronić ten cerkiew przed wrogami. Buhahahaha, oddajcie ten cerkiew w nasze ręce, bo inaczej zniszczymy was niewierni. Stać sataniści jedne, nie dopuścimy, żebyście zniszczyli cerkiew, bo należą do mieszkańców tego miasta. Czy chcecie zniszczyć cerkiew w celach ideologicznych? Tak, bo mamy dosyć takich instytucjonalnych wyznań dla wszystkich republik i chcemy ustanowić właśnie satanistyczny wormhabizm, gdzie wszyscy będą czcić worm szatana i co łysoci kurwa. Znacie plany waszej organizacji. A za ujawnienie palnów to więc walczcie, bo nie mamy czasu. No dobrze, a więc walczymy.
Ave Worm Shatan. Ave Worm Shatan. No i drani mamy z głowy i obroniliśmy cerkiew, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:25. Misja obronienia cerkwi w Drobiczu zostało ukończone. No wreszcie, czy możecie opowiedzieć o misji w Drobiczu w Bułgarii Ludowej? To było tak, że wrogowie z szatańskiego oddechu opętania chcieli dokonać przejęcia cerkwi w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając świętego granatu ręcznego w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję za obronienie wieży w Gostiwarze, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak szefie robaczywku. Baza szatańskiego oddechu opętania, godzina 15. No i pięknie, nie przejęliśmy cerkwi i szef mnie zabije. No i jak moi wierni, przejęliście tą przebrzydłą instytucję jak my chcieliśmy. Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności używając świętego granatu ręcznego przeciwko nam i nie przejęliśmy tej cerkwi i jest nam teraz przykro, że nie przejęliśmy tej cerkwi. Kurwa, że co? Dlaczego do kurwy nędzy nie przejęliście tej cerkwi i nie zastąpiliście naszym kościołem w celu wychwalenia Worymcyfera, w celu podnoszenia morali naszych żołnierzy, a wy to zepsuliście? Za karę zostaniecie skazani na 10 lat, a teraz wynocha. No trudno, idziemy do więzienia jak szef Gartyl kazał. Rozkaz. No i drani mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie miasto siedzibę władz komitatu Baranyja w Peczu, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Garcelu. Baza dowodzenia, godzina 18. Sygnał z Fabii i panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że kowbojski oddział blaszaków w składzie lidera Freda, Zenona, Mariana, Lubomira chcą zaatakować stare miasto Filzhofenie na niedzielę. Waszym zadaniem to obronienie starego miasta zanim przerobi go na bazę wypadową. Czy to jest jasne? Tak szefie robaczywku.